Dobra, jest magister Zarzycki i dwóch moich uczniów, Szymon młodszy i Szymon starszy. Szymon młodszy ma 6 lat, starszy ma 8 lat. Tutaj przerabiamy teraz matematykę z 5 klasy, w zasadzie kończymy już 5 klasę. Słuchajcie, takie jest zadanie dla Was. Popatrzcie, są tutaj 3 kółka niebieskie i 2 czerwone. I chodzi o to, jaka część kółek z tych tutaj narysowanych jest niebieska? Jaki ułamek? Jaki ułamek, Szymonku? 3/5? No to napisz to ładnie, 3/5. Tu, 3/5. 3/5, dobrze. A teraz drugie pytanie. A jaka część jest czerwona z tych kółek? Pod spodem napisz. Dobrze. A teraz pytanie jeszcze jedno. Ile to jest procent? W procentach. Jaki procent z tych kółek jest niebieskich? Dasz radę to zrobić, Szymonku? 20% jest niebieskich? 50. No, też nie. 60. No wiesz co, zgadujesz? 3. Słucham? 3%. 3%? Nie. Bo patrz, 3%, co oznacza 3%? 3%, 3% to oznacza 0,03. Prawda? A tutaj nie ma setnych, tu jest 3/5. To co trzeba zrobić? O, Szymonek już wie. Szymon, ty też, zamień na procenty. I jedną liczbę i drugą, dobra? Nie. No to setne musisz zrobić, Szymonku. O, zrób tutaj setne. Ile to będzie setnych? 60. Tak, to się równa. Ile procent w takim razie? 60%. Szymon, weź sobie takie zadania, które nie były robione. Także jak zrobisz swoje, to bierz takie, które nie były robione sobie. 50. No nie 50, Szymonku, 2/5. Policz dobrze. No. Przez ile sobie pomnożysz 5, żeby było 100? 20. No to tutaj będzie. Ile? Tak. 40 setnych, a to ile to jest procent? Tak, dobrze, 40%. Dobrze, to teraz inne zadanie dla Was obu. Uwaga, popatrzcie, tutaj w pudełku jest 20 piłeczek, 20 ich jest. Przy czym niebieskich będzie powiedzmy 6. O, jest 6 niebieskich, a reszta. Reszta jest zielona. Czyli ile zielonych jest? 5. No, razem jest 20. Aha. To ile zielonych? 14. 14 zielonych, a niebieskich jest 6. I musicie podać, jaki procent kulek w tym pudełku jest niebieskich, a jaki jest zielonych. Zrób Szymon też to zadanie. Trzeba obliczyć, jaki procent jest niebieskich kulek, a jaki procent jest zielonych kulek. Jak to zrobisz, Szymonku? No właśnie, czy jak ułamek. Jaki ułamek jest niebieskich kulek? Jaka część? Nie, jedna szósta. No nie, jedna szósta. Ile ich jest tutaj? 6. A wszystkich jest? Wszystkich? 20. Bo ja tutaj nie narysowałem tych zielonych, ale ich jest tutaj 14 aż. O, tutaj. No nie? Dobrze, to się równa. I żeby mieć procenty, to co musisz teraz zrobić? Pomnożyć razy 5. Tak, no zamień to na setne. Zamień na setne. No, zamień mam to na setne. Tak. No to ile procent jest, Szymonku? No teraz napisz procenty. Przesuń się troszkę bliżej. Dobrze. 3%. Nie, no nie 3, tylko. Popraw. Dobrze. Dobrze. Bardzo. No a teraz zielone. Zielone stanowią jaki procent? 14-20. No to najpierw jaki ułamek, tak? Pokaż Szymon, jak to zrobisz. Zrobiłeś to za nie też? Szymon? Ale wiesz co, trzeba pisać, to równa się to i to równa się to.
To tak jak Szymon, wiesz? Tak, zapisz. No to już nie będzie, nie będzie. Dobrze, rób sobie następne. Tak, zgoda. Dobrze. A teraz popatrzcie, takie zdanie. Patrzcie obaj tutaj. Jest jakieś pudełko. I tak. Piłek teraz. Tak, będą piłeczki. Poczekaj, poczekajcie, Szymonku. Ja narysuję. Będzie tak. 8 piłeczek czerwonych. Dobra. Ale to sobie, ja będę tylko cyferki pisał. Potem zielonych piłeczek. Jest 12. No nie będzie. Będzie 12 zielonych. Dobrze. A tutaj jeszcze będzie 5 niebieskich. I trzeba podać, jaki procent w tym pudełku jest kulek takich, takich i takich. Dobrze? Obliczaj, Szymon. Ty też, Szymon. No, Szymonku, daj mi zakrętkę. Zawsze piszę od samego brzegu, wiesz? Aha, poczekaj. Tutaj 8. Pisz ładne cyferki, dobrze? Dobra, tak, dobrze. Ja tu sprawdzam też starszemu Szymonowi, jak robi, dlatego czasami mówię do innego Szymona, niż tutaj Państwo widzą na ekranie. O, tak, dobrze. Dobrze. To, Szymonku, czerwone stanowią jaki procent? Dziękuję za herbatkę. 32%, dobrze. O, Szymon tutaj na procentach robi zadania różne. Dobrze. Dobrze. No, rób po prostu też. Sprawdzę tutaj u Szymonka. Dobrze. Tak, dobrze. A teraz o tutaj pokażę Państwu też starszy Szymon. Też w zeszycie zrobił. Ma te same wyniki, zrobił dobrze, tak. Ładnie pachnie dobrze. Szymonku, mam do Ciebie pytanie. Uwaga. Zielone kulki, zielone piłeczki stanowią jaki procent wszystkich piłek w tym pudełku? 68. Ale nie, zobacz dobrze. Dobrze powiedziałeś. Zielone, tak. Tak, bo Ty obliczyłeś na trzecim miejscu tutaj zielone masz. One są na drugim narysowane. Dobrze, a teraz do starszego Szymona. Szymon, a nie niebieskie kulki stanowią jaki procent wszystkich kulek? 20%. Niebieskie stanowią 20%, tak. A jaki ułamek? Szymonku, a teraz pytanie takie. Jaki ułamek stanowią kulki czerwone? Jaką część? Jaki ułamek? 32%. To jest w procentach, a w ułamku? 32%. Albo jeszcze inaczej? W mniejszym. 8,25, tak. Taki ułamek. Tak, ale poczekaj, Szymonku, poczekaj. Chcesz zapytać coś? No to zapytaj. Jak jest zbudowane słońce? Wiesz co, to pogadamy o tym, dobrze? Ale potem, dobrze? Po matematyce. No, pytanie jest dobre. Pogadamy o tym. A teraz popatrzcie. Zadanie jest takie. Tutaj są różne śrubki w pewnej szufladzie. Patrz, Szymonku. I teraz tak. Śrubki na przykład stalowe. Tych śrubek stalowych, powiedzmy, tutaj w tej szufladzie są takie podszuflady, jakby takie pudełka. O, 4. I stalowych jest 14%. Miedzianych śrubek
jest na przykład 18%. Aluminiowych śrubek jest 25%. A nie wiadomo, ile jest śrubek plastikowych. O tutaj, bo są też takie plastikowe śrubki. To trzeba policzyć. No jak to policzycie? Ile jest plastikowych? No Szymonku, popatrz. Jest 14% takich, 18% takich, 25% jeszcze innych. A ile jest tych plastikowych? Jak to policzysz? Wiesz jak? 8. Ale i w procentach. A skąd wiesz, że 8%? Żeby było 40. A słuchaj, a ile wszystkie razem to stanowią ile procent całego pudełka? Wszystkie razem. 32. Ale nie, no wszystkie razem, gdyby tak zliczyć. No. Całość. I całe pudełko to jest ile procent? Całość? Jedna całość. Ile to jest setnych? Szymon, to jak zrobisz, to rób następne, dobra? 40. Ale nie, Szymon, popatrz. Jedna całość to jest ile setnych? 100. No to jest 100 setnych. No to ile to jest procent? Napisz sam. Jedna. Nie, no jedna całość to jest ile procent? Zobacz tutaj. 100. 100, no to napisz ładnie, 100%. Dobrze. No to słuchaj, to jeżeli te śrubki mają tyle procent, to ile jest tutaj tych pozostałych jeszcze procent? Jak to można obliczyć? Wiesz jak? Nie mam żadnego pomysłu. No od 100% trzeba odjąć te procenty. Rozumiesz? No to napisz sobie 100% odjąć. Szymon, ty jak zrobiłeś, to tutaj następne. Dodałeś sobie te procenty, tak? O, tu jest chyba na ciebie. 100% od 47. Gorzka? No to nic, bo potem dolejmy słodkiej. Poczekaj. Tutaj 25. Dodać. Wiesz co, nie wiem, czy się nie pomyliłeś, patrz. 14% i 18%. Wiesz co, napiszmy tak porządnie, wiesz? Tak, 32. Wiesz co, poczekaj, 100% odjąć. Wpisz tutaj, jakie trzeba pododawać do siebie te procenty. 14. Ale, no to pisz sobie 14% swoim mazaczkiem. Daj mi jedną zasuwaczkę. Poczekaj, daj mi obie. Dodać, tak. Tak, można też tak napisać, że 100% odjąć, a tutaj dodać to w nawiasie, nie? Tak też można było. Czyli 100% odjąć ile procent? Weź tutaj napisz ile razem i potem. Tak jak to zrobić też jest dobrze, ale... No dobrze, Szymonku, zamknij nawias, tak? To się równa. Które działanie wykonasz najpierw tutaj? To odejmowanie czy dodawanie? Dodawanie w nawiasie, tak? No to 100% musisz przepisać. Przepisz sobie 100%. Tak. Odjąć, tak. No i teraz sobie dodaj w pamięci. 57, zaraz sprawdzimy. No to licz dalej, ja sobie sprawdzę. Tu jest 32 i 25, to jest 57. Tak, dobrze. Ile to będzie? 40, tak, dobrze, procent. I starszy Szymon pokaże Państwu, też ma 43%. Nie wiem. Dobrze, no to zadanie jest gotowe. Dobrze, Szymon, to rób sobie tam dalej, ja tylko Szymonkowi zadam. Ty sobie rób stąd, dobrze? Patrz, Szymonku, a teraz popatrz. W pewnej szkole jest tak. 5 dzieci. Wiesz co, jest taki wakacyjny obóz. Popatrz, jest taki wakacyjny obóz i na tym obozie jest tak. Tylko weźmiemy inny mazak. Anglików. 23%
Francuzów. Ale nie wiemy, ile jest. 8% jest Belgów. Belgów. 11% jest Holendrów. A reszta to są Polacy. Patrz, Polacy, tutaj P. Tylko że nie wiemy, ile ich jest, ile procent. Nie wiemy, ile procent jest Polaków na tym obozie. Jest taki obóz naukowy dla matematyków dobrych. No i teraz ty masz obliczyć, ile procent stanowią Polacy na tym obozie, dobrze? Wszystkich uczestników. Oblicz Szymonku. Szymon, ty. A zrób sobie też Szymon resztę. Dobra. Szymonek sobie to obliczy. Tu się chyba to masz napisać. No musisz napisać procent, Szymonku, tutaj. Brakuje symbolu procentu. Ja, nie w tą stronę. Kreseczka w drugą stronę. No, no jest różnica, bo jak tak się ustalono, to tak trzeba. No dobrze, no odjąć. O, Szymonku. Odjąć nawias, no. Nie musi być nawias. Ale to... Pamięć, ale nie, ja nie chcę, żebyś pamięci robił. Bo ja chcę, żeby to wszystko było zapisane, wiesz, tutaj. Napisz ładnie. Chcę, żebyś się uczył zapisów różnych. 50. Ale nie, ale napisz te procenty, dobrze? Już masz? Tak samo wyszło? Pokaż. 40. No, ale dobrze, ja nie mów. No rób sobie same zadanie. Dobra, Szymonku, no, obliczaj. Tylko symbol procentów. Dopisz. O, właśnie, tak. Dobrze, i następny. No, dalej Szymon. Ale wiesz co, jeszcze brakuje, bo jeszcze było. Jeszcze brakuje. Tak. 11%. Tak. Matko, jeszcze dobrze. Co, Szymon? Miałeś już o skali, o planie. Skala tam 1 do... Nie miałeś takiego ze mną, nie? Nie znasz się na tym. To czytaj sobie tutaj, dobra? Czytaj to. Czytaj, patrz na ćwiczenia. I potem tam zadania na nas. Będziesz robić sobie po kolei, dobra? Czyli na razie to zamykamy. Odjąć, nie, najpierw. Z przodu, 100%. A czemu zmazywałeś? Trzeba było dopisać. No dobrze, poczekaj. Tutaj napisz sobie. To się równa. To się równa. Wtedy też mieliśmy taki sam wynik. No właśnie, a wiesz co, to przypadek, bo ja to tak z głowy wziąłem tutaj te liczby. Akurat mam 57 jakoś lubię tą liczbę, dobrze, albo 43, no. Daj symbol procentów. Procent. A tak przy okazji zapytam was. Posłuchajcie, 43. Jaka to jest liczba 43, Szymonku? Wiesz, jaka to jest liczba? No, pierwsza czy złożona? Złożona. Złożona? Pierwsza. To jest liczba pierwsza. A 57? O. 57. Szymon, to też myśl. Tylko nie mów na razie. Nie. Też. Też pierwsza? Nie podzieli się przez... Szymonku, przekonaj mnie, wytłumacz mi, co to znaczy, że to jest liczba pierwsza, 43? Bo się nie dzieli. Że dzieli się tylko przez... Dwa. I matko. Ma dwa dzielniki, tak? Ma dwa dzielniki. Jakie ma dzielniki? Przez co się dzieli? Przez jaką liczbę się podzieli? Przez jeden i przez... I 43. Tak, a innych dzielników nie ma. A 57 jest liczbą pierwszą czy nie? Jest. No wiesz co, nie jestem pewien. Ty też, Szymon, pomyśl.
Podzieli się na 2, 57. Szymonku? Nie. Nie, bo? Po czym to poznajesz, że się nie dzieli na 2? Razem. Słucham? Po której cyfrze poznajesz? Po? No, po siódemce, po siódemce, tak? Że jest nieparzysta, tak? A jakby tutaj było 8, to podzieliłaby się na 2, jakby było 8 na końcu? A jaka cyfra tutaj powinna być, żeby się dzieliła na 2? To tutaj co mogłoby być? 8. 8, a jeszcze co? 6. Jeszcze? Ale 10. Znaczy 10 to nie, 0, tak? 0 mogło być. Co jeszcze mogło być? No, Szymon, niech powie też. 2 i 4. 2, 4 jeszcze brakuje, dobrze. Więc ta liczba... Ta liczba to jest liczba jaka? Parzysta czy nieparzysta? Nieparzysta. Ona jest nieparzysta, czyli na 2 się nie dzieli. Dobrze. A teraz pomyślcie obaj, czy ona się podzieli na 3. Ta liczba czy na 3 się podzieli? No. Nie podzieli się? Nie podzieli się? Ale tak. Podzieli. Podzieli się. Dlaczego? Jak to sprawdziłeś? Wytłumacz. Czemu to też uważam? Bo dodaję sobie liczby. Cyfry. Dodaję sobie cyfry, tak? To się nazywają cyfry, bo to jest liczba. Patrz, to całe to jest liczba, a to są cyfry. Razem jest 12. I 12 się dzieli na 3, bo jest 4. I 12 się dzieli na 3, no więc ta liczba się też dzieli na 3, tak? Więc jest liczbą pierwszą? Nie. Nie, nie jest, bo ma dzielnik 3 na pewno, prawda? Ma 1, 57 i jeszcze 3 na pewno. To na pewno ma jeszcze inny dzielnik, przynajmniej jeszcze jeden. Dobrze, a to wiecie co? To przy okazji. A teraz będzie następne zagadnienie. Słuchajcie, jest liczba 1 czwarta i trzeba podać, ile to jest procent. 1 czwarta. Czyli trzeba zamienić najpierw na ułamek. Na jakie? Na setne, prawda, Szymonku? Zamień na setne i podaj, ile to będzie procent. To też, Szymon. 20. Nie, pomyliłeś się. To jest pan. Słucham? To jest pan. Tak, mój, aha. Pomyliłem się, nie 20%. Nie 20%. Szymona, ty sobie zrób... O, już zaraz ci podam tutaj zadanie. Rób to zadanie, Szymon, dobra? No, Szymonku, robiłeś już to? Nie wiem. No, Szymonku, no, mówisz, 4... Aha, 20! Nie, no, przez ile, żeby było 100? 4 razy... Szymon, to nic, tylko jedna, dobra? Tak. Tak. Dobrze. A teraz 1/50. Albo może nawet nie jedna. Zrobisz 8/50. O. Ile to jest procent? Zamień to na procenty. 16? Tak. Dobrze. 17/25. No, rób. Jak zrobisz to zdanie, to mi powiedz, że to wtedy ja ci dam coś innego. Siedzieć prosto, a tutaj trzymaj sobie rękę. Niech pani patrzy. No, Szymonku, rób. Szkoda czasu. Dobrze. O, inny mazaczek trzeba chyba. Nie, jeszcze. 9/10. Ile to będzie procent, Szymonku? 90.
Nie, to jedna, piąta, tak? Dobra. Ale pisz też setkę, dobra? Albo dobra, nie musisz. Dobra, zrób całe. 4/5. Może pisz tym, ten ładniej pisze, dobrze? No Szymonku, ale nie wykupiaj się teraz, tylko Rubeni. No ile to będzie setny? Napisz sobie setny na dole, na nowniku. Już 80. Tak, podnieś na chwilkę rączkę, ja tutaj zmarzę. Dobrze. Dobrze. Teraz 34/25. Ile to będzie procent? Co? Tutaj to nie wiem, czy się nie pomyliłeś. Poczekaj. Nie pomyliłeś się. Dobrze. To teraz dam ci, tu jesteś już w tym taki dobry, że dam ci coś takiego. O, zamień to na procenty. Może tu dam ci 8. O. Na szmaku. Ile to będzie procent? To jest... O, odczytaj tą liczbę. Jaka to jest liczba? 28%. Tak? No to ile to będzie procent? Ale nie pisz pod tym. Tak nie wolno pisać. Tu sobie... Nie rysuj żartów. No napisz tutaj ładnie. No napisz w łamku zwykłym. No niech będzie. Ale Szymonku, poczekaj, tutaj tego nie niszcz. Tu niech będzie 0,28, tak? Zapisz sobie teraz inaczej, jak chcesz. Tak. Dobrze, to się równa. Dobrze. A teraz tutaj. O, może tak. O, oj, przepraszam. No. Matko, już napisz sobie nic, albo nie. No napisz sobie jeszcze. Aha, matko. Dobrze, to się równa. 7%. Tak. Poczekaj. O, a teraz, albo może najpierw takie coś. Szymonku, tutaj zrób. Tu zrobiłeś całe? Nie. Jeszcze nie, dobrze. 50. Tak, wiesz co, nie pisz tak jedno przy drugim. Proszę odstać, albo przecinek. Tak, dobrze. A teraz o takie coś, ile to będzie?
jest? 3 drugi. Dobrze, ale pisz wyraźnie, dobra, Szymon. Stara się ładnie pisać, dobrze? O, poczekaj, proszę, nie, no, nie, nie, coś nie tak. Jeszcze raz, najpierw napisz, ile to będzie setnych. O, może tak. 305. 305? No, napisz. Tak, dobrze, to się równa, ile procent? 3%. No nie 3. Nie, no trójki, nie smazuj trójki. Ja. Dobra, szybko. 350%. Dobrze. A teraz tak. Dobrze. No, dobrze, bo to zrobię sobie w pamięci. Dobrze. A teraz tak, 9. O, ile to będzie procent? Zamień to. 9. 3%. Wiesz co, poczekaj, nie Szymonku. Zamień to najpierw sobie na setne. Na setne. Ile to będzie setnych? No 903. No to napisz ładnie. Tak. Czyli ile to będzie procent? 7 zrób. Właśnie trzeba robić setne. No to zrób. No dobrze, tak. Tak, to ile będzie procent? Tak, mało. Dobrze. Trochę mniej kasy, ale to co? A teraz popatrz. Odwrotne popatrz. Ja podaję w procentach, a ty masz podać ułamek. Ułamek i ten ułamek skróci, dobrze? Napisz ułamek i potem skróć ten ułamek. No wow, już. Dobrze, Szymon, no, ale ten ułamek teraz skróć. Przez ile? 2? Nie, no więcej. Nie, tylko przez 5. Da się więcej, przez 50 od razu. Co? Przez 50. A, no tak. No właśnie, no to koniec, już jest nieskracany. Nie, już nie ma dorówna się dalej, już jest nieskracany. Dobrze? To patrz. 25% teraz zrobisz, potem zrobisz 15% i 24%. O, zrób Szymonku tutaj te przykłady. No, Szymonku, ale pracuj ładnie, pracuj. Nie wygłupiaj się na razie. Szymonku. Nie ma. 25. Aha, czwarta. Teraz tu. Proszę.
wiem. Tak, dobrze. Tak. Popatrzcie, mam pytanie. Szymonku. Jeżeli 15%, na przykład 15% psów w Polsce nazywa się Azor. Załóżmy, prawda? Azor. To jaki to jest ułamek? 15% to jest inaczej? 3,20, tak. Czyli tak średnio biorąc na 20 psów, ile się nazywa Azor na 20? 3 średnio, prawda? Jeżeli 15%. 23. Dobra, no, zrób sobie. Dobrze. Szymon, zrobiłeś już to całe? Dobrze. To zostaw, to jest dobre. Czytaj sobie o tym planie. Rozumiesz to o tym planie? Tylko tutaj nic nie ma w tym oczywiście. To tutaj sobie te zadania zrobisz następne, dobra? Tylko jak przeczytałeś już wszystko? No, ile szmatku? No, rób. Tak. Przez 4 skróciłeś. Dobrze. To teraz dam ci jeszcze może 85%. O. Masz, robisz zadania? Planie. Przez 5. No tak, przez 5, dobrze. No Szymonku. Ja sam. Ham. Dobrze. A dam ci jeszcze jedno. O, to. No, Szymonku, zrób to. Szymonek ma dzisiaj dobry humor. Od rana mam dobry humor. Znasz taką piosenkę? Znasz? Nie. O, jest taka stara piosenka, ale ładna. No, dobrze. Może tutaj najpierw całości wyłącz, wiesz? Wyłącz całości. Patrz, Szymon, to też popatrz. Jak jest powyżej 100%, to wyłączamy całości, nie? A potem skracamy. No. 25. No tak. Ja tobie też dam takie... Zamień na ułamek. No co musisz zrobić z jedynką? Przepisać. No to przepisz od razu, bo zapomnisz. No napiszmy tylko jedynkę, tak? I... Skróciłeś, ale wiesz co? Skróciłeś przez 5, tak? Tu jest dobrze, Szymonku? Patrz, tutaj tu się pomyliłeś. No to popraw. Popraw. No
piątkę możesz zostawić, albo... Nie. No to skrót całkiem inaczej, no. Nigdy. Już. Ale nie, no co ty robisz, Szymonku? To rób sobie tutaj kolejne zadanie, dobra? Tutaj skrócimy przez 4, będzie 25. Nie. Nie, matko, przez 5. Matko, no. Dobrze, rób sobie tam o tym planie. No, to na liczniku będzie ile? Tak, dobrze, jeszcze skróć. Jeszcze można skrócić. To się równa. Jeszcze. 1, 5, coś tam. 1, 4. Matko. Nie, no dobrze. 1/4, tak. Tak, czyli można było, patrz, Manku, tutaj od razu można było skrócić przez ile? Przez 25, prawda? To byłoby 1/4 od razu, 1/4. Dobrze, jeszcze jeden przykład ci dam. O, jeszcze tutaj. Zamień na ułamek, nieskracalny. Na liczbę mieszaną dokładnie. No, Szymonku, rób, bo niedługo będzie przerwa. Jak będziecie ładnie pracować? No, jak skończycie to, co zaplanowałem? Dobrze, i skróć teraz. 17 będzie. Tu? Tak. A mat. Raz tylko przekreślam. A tutaj będzie pół. No dobrze, to napisz. Napisz, jaki jest wynik tutaj końcowy. No Szymanko. Pisz. Dobrze. Jeszcze jeden dostaniesz przykład. Patrz. O. Dobra, czy zrobić o tych tutaj skalach? Robisz, tak? Które robisz zdanie? Pokaż. To ćwiczenie. Dobrze. Napisz końcówkę. Dobrze. Muszę iść na chwilę na dół. Dobrze. No to przerwa. Po sportowej przerwie następna część naszych zajęć. Słuchajcie, chłopcy, teraz robimy takie zadanie. Popatrzcie się. Szymon, ty sobie patrzysz na ten rysunek, a Szymon sobie patrzy na ten rysunek. Bo tutaj, zobaczcie, Kasia podpisała. Szymonku, popatrz tutaj. Kasia podpisała, że zamalowała 40% tego prostokąta. Czy to jest prawda? Mm-mm. Prawda czy nieprawda? Ty też mam też tam sobie patrz na swój rysunek. Mm-mm. Jak myślisz? No to jaką część, jeżeli uważasz, że to jest nieprawda, to jaką część zamalowała Kasia? 1/3. No, zobacz sobie tutaj dokładnie. Jaką część ona zamalowała? W ułamku, najpierw w ułamku napisz. Jaki tam ułameczek dasz? 2%. No. 2%. Poczekaj, zamalowała takie dwa paski spośród ilu pasków? Takich pionowych. Takich kolumn. No ile tu jest kolumn? Patrz, jedna, druga. Policz sobie. Jedna, druga, trzecia, czwarta, prawda. Czyli zamalowała jaką część tego prostokąta? 2/5. 2/5. No to napisz sobie 2/5. Napisz sobie 2/5. Szymon, ty też. O. 2/5, no a ile to jest teraz sercie? Słucham? To tu gdzie fałsz, no to napisz ile jest. Tak.
Dobra. Czy to się równa? Tak, czyli ona zamordowała rzeczywiście 40%. A teraz ta następna dziewczynka, zobacz, czy ona dobrze, Zosia, czy dobrze podała. Tak. Tylko masz lepszy mazak. Mhm. Nie. Tak. Dobrze? No. Tak. Zobacz sobie. Jedna. Jaką część ona zamalowała tego prostokąta? 5/5. Popatrz, zamalowała jeden taki pasek, tak? Jeden taki rząd. A ile tu jest rzędów w tym prostokącie? 1/5. Nie, zobacz sobie dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery paski są, zamalowała jeden. Czyli zamalowała jaką część prostokąta? 1/4. To napisz sobie, 1/4. A ty, Szymon, jak to zrobiłeś? To rób sobie teraz, robisz tu już całe, tak? To rób sobie dalej to zdanie. Ale to nie... Aha. Tu które robisz teraz, pokaż? To. No to muszę sobie zmierzyć linijką, tak? Weź sobie tam linijkę przy... Oto tu ja już się linijkę. Tutaj Szymon starszy robi już następne zadania. Na temat skali i planu. Dobrze. To dobrze jest podpisane, że jest 20% zamalowanych? Nie, ona się pomyliła. Dobrze, to teraz zobacz tutaj. Ola. Jaką część tego prostokąta zamalowała Ola? No, najpierw w ułamku podaj. 3. Trzy piąte. Tak, napisz ładnie, 3/5. No i podaj, ile to jest procent. Setnik najpierw, tak? 60. No tak, no dobrze, napisz. Tak? To się równa? Dobrze? Dobrze. A tutaj? Szymon, ty też na chwilę popatrz. Tutaj. Patrzymy na ten rysunek. Tu jest prostokąt. Ja to narysuję tutaj, żeby było lepiej narysowane. Popatrzcie, prostokąt. Ja rysuję tak od ręki, ale wyobraźcie sobie, że to jest prawdziwy prostokąt. Teraz w tym prostokącie rysuję co? Przekątne. Przekątne. I zamalowane, zakreskowane jest, tylko innym kolorem weźmiemy, trzy części, tak? Tu jest zakreskowane to, ta część i ta część. I teraz pytanie takie. Jaka część tego prostokąta jest zakreskowana? Jaka część? No Szymon, napisz. 3/4. To napisz ładnie. 3/4. A chwileczkę. Czy te części są jednakowe? Czy ta część jest taka sama jak ta? Nie. No kształtem nie jest taka sama, ale czy mają takie same pola? Jak myślicie? Szymon, nie możesz to pójść tam do kursu. Tak. Nie. Być dwa razy krótszy. Wiesz co? Patrz. Takie same. Tutaj, ten bok jest dwa razy krótszy od tego, tak na oko biorąc, prawda? Ale zobacz, jak się liczy pole trójkąta? Pamiętacie pole trójkąta, jak się liczy? Chyba tego prostokąta. Ale tu chodzi o pole trójkąta, pole tego trójkąta i pole tego trójkąta. A. Jak policzyć pole tego trójkąta? To razy to. Podstawa. Razy. A gdzie jest wysokość tego trójkąta? Gdzie byś wysokość zrobił? Tu. Wiecie co, zostawmy na razie te pola. W każdym razie łatwo jest uzasadnić, że trójkąty są inne, te są inne, ale pola są jednakowe. Poczekaj, pola są jednakowe, więc tu jest rzeczywiście 3/4, dobrze? To jest 3/4. Dobrze. Na chwilę to. No popatrz sobie tam. A to jest kwadrat. Nie, to jest prostokąt. To jest kwadrat. Kwadrat jest, nie, zobacz. W tą stronę jest ile tutaj? Długość. Tu jest 4, a tu jest 5. 5. To jest prostokąt jednak. Trochę inny niż ja narysowałem, ale prostokąt. Dobrze, ale zamalowane jest 3/4. No to ile to jest setnych? 3/4. Dobrze, prawidłowo.
Tak, to się równa. No to dobrze, dobrze. Aha, matko, dobrze. Tak, podpisane było dobrze, prawda, na rysunku. Och, niepotrzebnie to zacząłem zmazywać, ale to nic. Ale przypomnijmy sobie jedną rzecz. Szymon, ty też uważaj. Zadanie dla obu Szymonów. Popatrzcie, jest trójkąt, jakiś tam trójkąt. Szymon, ty też popatrz sobie. Tutaj podstawę ma A równą 8 cm. Wysokość. Wysokość, właśnie potrzebna jest wysokość, tak. Wysokość H równa się 6 cm. I tylko tyle ma robione. I trzeba policzyć pole. Szymon, to też sobie popatrz. Tak. Przerw sobie ten rysunek i policz pole. Tak, rysunek od ręki. Ale wiesz co, ale napisz, jakie rachunki zrobiłeś, dobrze? Pole równa się, napisz rachuneczki. Szymonek to w pamięci policzył. Jako zdolny sześciolatek. No tak. A co tu można było zrobić? No to skróć. O, na zdrowie. Masz chusteczkę? Jakąś? Ty masz chusteczki? Nie musi być. Nie mam gluten. Poczekaj. No, bo dobrze. Szymonek przyniósł tej chusteczki, które są zapakowane w taki... Jaka to jest bryła, Szymonku? Co to jest za bryła? Prostokąt. Prostopadłościa. Dobrze, ale zaraz o tym pogadamy. Tylko teraz jeszcze tutaj tak, skróć ten ułamek ładnie, dobrze? Tak? No dobrze, 3 razy 8 to jest 24, pierwszy, czyli 24. Dobrze, a Szymonku, przypomnij mi sobie, dlaczego pole trójkąta tak się liczy? Co można zrobić? Dorysuj tam to, co trzeba by dorysować. Szymon, to też uważaj. Patrz, Szymon. Dorysujesz drugi taki sam, tak? I co powstaje? Jaka figura? Równego boku. Jakie będzie pole tego całego równego boku? 24. Nie, pole równego boku, całego. Ha! Matko, 68. Centymetrów kwadratowych, tak? To pole trójkąta trzeba podzielić na 2, tak? Dlatego to dzielimy na 2. Dobrze, to było takie przypomnienie. A teraz uwaga, uważajcie jeszcze jedną rzecz. Popatrzcie, jak jest prostokąt. Jak jest prostokąt. Ja narysuję przekątne. Albo Szymonek, ty narysuj tak. Albo troszkę nie udał się ten prostokąt. O, Szymonek się ze mnie śmieje, bo się nie udał prostokąt. Tutaj. Dobrze. No i narysuj przekątne. Przekątne. Ty też mówisz. Ale przecież mam go, nie prostopadłościan. Nie o to mi chodzi. Przekątne tego prostokąta, przekątne. Dobrze, jest jedna. Szymon, też uważaj na razie. Szymon. Popatrz. Szymon, popatrz na ten rysunek, Szymon. Są przekątne. I wiecie co? Jaką własność mają przekątne prostokąta? Wiecie jaką? Dzielą się na połowy. Popatrzcie. Po pierwsze tak. Która przekątna jest dłuższa? Ta czy ta? Jak myślicie? Takie same. One są takie same, są równej długości. Szymon, uważaj teraz. Przekątne mają równą... Nie rysuj teraz nic. Przekątne mają równą długość oraz dzielą się na... Dwa. Na połowy. Czyli ten odcinek jest równy temu i ten odcinek jest równy temu, tak? A przy okazji, czy ten jest równy temu? Nie. Tak, Marku, też. No bo skoro przekątne są równe, to ich połowy też są równe, tak? Bo Szymon, bo skoro cała przekątna jest równa, tej, ta i ta są równe, to i połówki ich są równe, tak? Czyli mogę sobie takie kreseczkami dać, że o, to jest równe, to jest równe, to jest równe, to, tak? A ten bok jest taki sam jak ten? Już nie musi być, to dam tutaj dwie kreseczki. Szymonku, który bok jest taki sam jak ten, tej samej długości? Zaznacz dwie kreseczki tam. Dobrze. A czy ten bok jest taki sam jak ten? Tej samej długości? To tutaj damy trzy kreseczki. A który bok też będzie taki sam jak tamten? No, który bok jest tej samej długości co ten? W tym prostym. Ten. A tyle miałoby nie, trzy. Nie, trzy. Bo popatrzcie. Bo ten bok jest krótszy, ten jest dłuższy akurat, no nie? Tutaj dajemy trzy. Dobrze. I słuchajcie. Słuchajcie, teraz się zastanowimy. Szymon, ty też myśl. Popatrzcie, mam takie pytanie. Czy w prostokącie te trójkąty, który ma większe pole? Ten trójkąt czy ten trójkąt? Ten trójkąt numer jeden czy ten trójkąt numer dwa? Numer jeden. Ten ma większe pole? Dlaczego ma większe pole, jak myślisz? Bo ma większą szerokość. No, ma taką.
Ten ma taką. No, zgoda. Ten ma większą szerokość, ale czy tylko od tej podstawy zależy? 90 stopni, czy 60? 60! Nie, to nie wiadomo, trzeba by to zmierzyć. Szymon, uważaj na razie, dobrze? Jak tłumaczę, to wtedy nie rysuj, dobrze? Uwaga. Ten trójkąt. Szymon, ale patrz tutaj. Ten trójkąt ma taką podstawę, a ten ma taką podstawę. Który trójkąt ma większą podstawę? Pierwszy czy drugi? Drugi. Pierwszy ma większą podstawę. Dobrze. A teraz pole zależy jeszcze od czego? Szymon, ale na razie nie rysuj, tylko uważaj cały czas, bo ja mówię coś nowego. A od czego zależy pole trójkąta jeszcze? Od podstawy tylko? Jeszcze zależy od wysokości. Od wysokości. Tak, tu jest taka wysokość, prawda? A gdzie jest wysokość tego trójkąta? Jeżeli to jest podstawa, to wysokość będzie. Narysuj wysokość. Jak będzie wysokość? Popołasz paluszkiem. To. No to. Znaczy. Tak. No to. Poczekaj, no ja narysuję. Ja. No to narysuj. O właśnie, to jest wysokość, tak. Równa się. Tu jest kąt prosty i tu jest kąt prosty. Która wysokość jest dłuższa? Ta wysokość czy ta wysokość? Ta. Ta jest dłuższa. No to które pole jest większe? Tego trójkąta czy tego trójkąta? Tego. Tego, a dlaczego? Bo ma większą tą. Bo ma większą wysokość, tak? Ale popatrzcie, ale on ma większą wysokość, ale za to podstawę ma jaką? Bo to jest podstawa wtedy. Mniejszą. Mniejszą. Ma mniejszą podstawę, a większą wysokość. A ten ma większą podstawę, ale mniejszą wysokość. No to które pole jest większe? Jak myślicie? Takie same są. Takie same. A potrafiłbyś to udowodnić? Szymon, tak. Szymon, ty też potrafisz udowodnić? Szymon, pomyśl też. Bo ta wysokość jest taka sama jak to. A ta... No Szymon, no całkiem nieźle kombinujesz, Szymonku, no. Tak się też da. Bo to jest takie same jak to. Dobrze, to poczekaj, Szymon, zobacz. Szymonek mówi tak, że ten odcinek, Szymon, patrz tutaj. Tutaj na czerwono, jak będę zaznaczał, to będzie oznaczało coś innego niż te kreseczki, dobrze? Czyli tak, tutaj jest tyle samo, co tutaj, tak? Mhm. Gdzie jest jeszcze tyle samo? Tu i tu. To tutaj dam dwie kreseczki czerwone. Tutaj jest tyle samo, co tutaj. Tu jest jaki kąt? 90 stopni. I tu jest jaki kąt? 90. To jakie są te dwa trójkąty? Ten trójkąt. To są takie same trójkąty. A wiecie, jak się mówi w matematyce takie same figury? Takie same? Półkoko. Wiecie co? Mówi się, że są przystające. Popatrzcie. Jeżeli ja narysuję. Uwaga, jeżeli ja narysuję taki trójkąt i narysuję trójkąt identyczny jak ten. Popatrzcie, taki sam narysuję. O, trochę się nie. Narysuję taki sam trójkąt. O, jest taki sam mniej więcej? No, wyobraźcie sobie, że jest taki sam. To jak się te trójkąty nazywa? Przystające. Przystające. Aha. Przystające to znaczy, wiecie co to znaczy? To znaczy, że mogę jeden nałożyć na drugi. Tak? Mógłbym złapać ten trójkąt, popatrzcie, i przesunąć go tutaj. Pasowałby idealnie. Ja mogę złapać. O, Szymonek, tak. Czy są te trójkąty są przystające? Mhm. Bo mogę nałożyć jeden na drugi, tak? Dobrze, a jakieś inne tutaj weźmiemy, trójkąt, o. A czy te dwa trójkąty są przystające? Bo no nie można na siebie nałożyć ich, prawda? Wystaje zawsze któryś. O, ten. No ten wystaje spod spodu, tak. Dobrze, więc te dwa trójkąty są przystające, bo są jednakowe, tak? A teraz mam takie pytanie, czy te dwa trójkąty są przystające, Szymonku, jak myślisz? Dadzą się na siebie nałożyć? A jak by się nałożył na siebie? O, bum. Znaczy tak, trzeba by tak obrócić, prawda? O, trzeba by ten kąt nałożyć tutaj, prawda? Ja wam to. O, może to ja. No, pokaż. Tak, do góry. Bo... No, poczekaj. Ale gdzie by poszedł ten bok? Ten bok by się nałożył na który bok w tym trójkącie? Na ten. Trzeba by tak wziąć, o tak, i ten bok nałożyć tutaj, ten kąt nałożyć na ten kąt, tak? A ten bok nałożyłby się na ten sam, tak? Trzeba by ten jeszcze tylko spojrzeć. Wiecie co? Trzeba by po prostu tak, jaką rzecz zrobić? Wiecie jaką? Obrócić tak. Tak obrócić, tak dookoła, bach, i on by się tu nałożył, tak? No dobrze, więc skoro te trójkąty są jednakowe, to jakie są pola tych trójkątów? Tego trójkąta i tego, tego małego i tego małego. Jakie one są, te pola? Pola są równe, prawda? Dobrze. No to teraz, Szymon, też uważaj.
słuchajcie, to teraz jak uzasadnić, że pole, ale Szymku, patrz tutaj. Patrz. Jak uzasadnić, że pole tego trójkąta, numer jeden, jest takie samo jak pole tego trójkąta numer dwa, tego całego. Numer jeden to jest o ten trójkąt, a numer dwa to jest ten trójkąt. Widzisz, Szymon, tutaj? Szymon, patrz. Jak uzasadnić, że to pole jest równe temu polu? Jak to uzasadnić? Macie jakiś pomysł? Pomyślcie chwilkę. No. Pomyślcie, bo to jest bardzo, bardzo łatwe uzasadnienie. No, Szymon, myśl. Ja zamknę. Aha, już wiem. No jak? Bo... No, daj, ja cię otworzę. O, ciężko. Dobra, masz. Proszę. Bo ten... Szymon, uważaj. Bo ten, to takie... Tak. Jest takie same jak to, ale... A to ma większą szerokość niż to. Wiesz co, ale takie większe, mniejsze, to my nie wiemy ile razy większe, no nie? I tak byśmy dwa. Nie podali. Szymon, a ty już wiesz, ty wiesz dlaczego? Dlaczego pole tego trójkąta szerokiego jest takie samo jak pole tego wąskiego tutaj? Potrafisz uzasadnić? Nie. Ten trójkąt będzie bezpośrednio. Dobrze, to uwaga, ja wam wytłumaczę jak to... Nie wiem. No, jak? Jakby ten przełożysz tu, to by był taki samy jak tu. No właśnie, no. Ale tutaj jest takie samo. Tak. Jeszcze i tam też jest identyczne takie. No właśnie, coś takiego. Popatrz, Szymon. Ten trójkąt można zagiąć i tutaj go położyć. Prawda? Można tak zgiąć, tak? To się nazywa symetria. Symetria osiowa. O, takie coś jest symetria osiowa. Osiowa, czyli można tak zagiąć, tak? Czyli popatrzcie. Ten trójkąt. Szymon, patrz tutaj dobrze. Ten trójkąt mogę zagiąć tutaj. Na to miejsce, tak? Rozumiesz? A ten trójkąt mogę zagiąć. Tu. Na to miejsce. Czyli pole... Szymonku, załóżmy taką rzecz. Załóżmy, że pole tego jest równe na przykład 8 cm kwadratowych. To ile jest pole całego tego trójkąta? Tego całego. Tego. Takie same. No ale ile wynosi? O, pole tego. 64. Nie, co ty mówisz? No Szymonek jeszcze powie. No Szymonku, pole tego trójkąta. Pole tego jest 8 cm kwadratowych. To ile jest pole całego? No, wiesz? 100... Nie, Szymonku, jak jest to? Patrz, a ile wynosi pole tego trójkąta? O tego. Tutaj, o tego. Tego wynosi 8, tutaj. To ile wynosi tego? 8. Ile? 4. Ale, bo ten. Ale popatrz, 8 to jest pole tego trójkąta, o tego prawego. To ile wnosi tego lewego? 8. No też 8, bo one są jednakowe, sam mówiłeś, no nie, że można na siebie nałożyć je, tak? To ile wnosi pole całego tego trójkąta, o tego? Czyli pole trójkąta numer 1, ile wnosi? 8 razy 8. Nie, ale jakie 8 razy 8? Co ty mówisz? Popatrz, ta część ma 8 cm, ta ma 8. To ile wnosi pole tego trójkąta? 16. No 16, no bo trzeba dodać, tak? 16 cm kwadratowych. Dobrze, a ile wynosi pole trójkąta drugiego? P2. P2. Patrz, jeżeli tu jest 8, to pole tego trójkącika jest 8. To ile wynosi pole tego trójkąta tutaj? 16. Dlaczego? Bo jest numer 2. Aha, masz numer 2. Bo jest to samo. No to znaczy jak? Dlaczego to samo? Bo wytłumacz. Te same są te. No bo tak, bo ten trójkąt jest taki sam jak ten, tak? Czyli tu jest też 8 cm kwadratowych, tak? A ten trójkąt jest taki sam jak ten, czyli tu jest też 8 cm kwadratowych, tak? Czyli razem tu jest 8 i 8, czyli 16, tak? 16 cm kwadratowych. Czyli pole tego trójkąta jest równe polu tego trójkąta, tak? Przypomniałem, że mamy coś zrobić. Wiem, ale popatrzcie. W takim razie, wrócimy do tego zadania tutaj. Czy... Szymonku mały, czy pole tego trójkąta tutaj, tego górnego, jest takie samo jak pole tego trójkąta prawego? Te pole są jednakowe? Tak. Bo to jest taki sam dowód, jak tutaj zrobiliśmy, tak? Tak. Czyli popatrzcie, jest takie zjawisko, że... Szymonku, patrz. Ten trójkąt ma dłuższą podstawę, ale krótszą wysokość. A ten ma krótszą podstawę, ale dłuższą wysokość. I pola tych trójkątów są jakie? Takie same. Takie same, tak. Dobrze, to teraz zmarzymy. A teraz... Znaczy, no tam było na odwrót. W jednym było to krótsze, a w drugim to krótsze. Ale wysokość jest wyższa, nie.
Znaczy, można mówić krótsza, dłuższa. Popatrzcie, gdybym chciał policzyć objętość tego prostopadłościanu, tak? To co trzeba by zmierzyć? Co by trzeba zmierzyć? Szymonku, trzeba by zmierzyć, które krawędzie trzeba by zmierzyć? Szymonku, pokaż długopisem, które krawędzie trzeba by zmierzyć. Ale pokaż tak dokładnie, przejdź wzdłuż krawędzi. Tą by trzeba zmierzyć, tak? I to żeby wystarczyło? I wysokość, czyli tą krawędź, tak? Albo można powiedzieć tak, że popatrzcie. Tą krawędź, tak, tą. Szymonku, popatrz tutaj, tą. Potem którą? Pokaż. Tą. I tą, tak. Albo tą. Czyli, uwaga. Można by powiedzieć, że trzeba zmierzyć krawędzie, które wychodzą z jednego wierzchołka, tak? Bo patrzcie, na przykład ta krawędź i ta krawędź wychodzi z tego wierzchołka, tak? Albo krawędzie, które wychodzą z tego wierzchołka, tak? Tą krawędź i tą krawędź. Zgadza się? I uwaga, jakbyśmy zmierzyli je, te krawędzie, to potem jakbyś liczyło objętość? No to powiedzmy, że uwaga, ja mam miarę w oku, więc ja mam podam te wymiary. Popatrzcie, tutaj jest 25 centymetrów. 26. Czyli 25. Możemy zobaczyć? No sprawdzimy zaraz. 25 centymetrów. Tutaj, słuchajcie, jest 5 centymetrów. A tam jest 10 centymetrów. Dobrze, i policzcie objętość i pole całkowite, dobrze? O, masz. Ale wiesz co, Szymku, teraz nie wiesz, potem zmierzysz, dobra? Na razie obliczysz tak, jak jest. Objętość i pole całkowite, pole powierzchni całkowitej. Szymon, ty też. Dwie kreseczki, nie jedna. Zmazałeś. Nie. Dobra, tak. Szymon, no obliczaj. To Szymon też. Obliż to, jak zrobisz to następne zadanie tam o tych wieżach. No Szymonku, licz. 1250. Ale napisz rachunki dopiero. Szymonku, napisz jakie rachunki robisz. Dobrze, no i teraz sobie możesz obliczać. Ale jakich jednostek? Centymetrów jakich? 6. No dobrze. A teraz pole powierzchni całkowitej. Jak to policzysz? Wysokość jest 5. No rób. Ale wszystkich ścian. Tak. 5 razy 10. Ale zapisuj to, dobrze? Wszystko zapisuj. Tutaj jest 10? Tak, tam jest było 10. Dalej, Szymon. Szymon, jak to zrobisz, to potem tutaj te zdania, dobrze? No co jeszcze, Szymon? I to, jak to policzysz, to będzie pole całkowite, Szymonku? No to dopisz ładnie. Co musisz dopisać? Tak. I co musisz... O, właśnie, nawias musi być, właśnie. Dobrze, prawidłowo, tak. No i policz to. Szymon, ty już policzyłeś? Dobra, to rób sobie tamte zdania. O te tutaj. Nie, to już zostawmy to. Tu masz linijkę mieszkań. Zaraz się prosiutko Szymon powiedzieć. O, weź sobie rączkę na stół tam połóż, dobrze? Połóż rączkę na stole, o właśnie.
tylko centymetrów jakich, Szymonku, tutaj już? Pole to w jakie się mierzy? O właśnie, kwadratowych. Dobrze? Dobrze, Szymon, no tutaj. Aha, zamieniłeś tutaj te centymetry na metry? Tak. Ile masz tych metrów? 27. Tak, ale napisałeś? No dobrze, 27 metry. Szymon robi tu inne zadanie, ten starszy. Bo to już tutaj zrobił. Aha, dobrze, dobrze. To następny, to obliczaj tutaj. O, pas kultury masz tutaj. Nie, już liczę. Szymon na podstawie skali oblicza wysokość budynków. Tak, dobrze. Szymonek policzył wszystko ładnie. Dobrze. Która? Która godzina? Tak. Wiesz co, nie mam zegarka, bo mi utonął wczoraj, bo pływałem na Glejowie i spadł mi z pomostu. 10.18. Ale tam widać, tak? Tak. No dobrze, 10.18. Dobrze. Nie mógł. Popatrzcie, teraz... Nie mógłbym zanurkować. No, to co by mi z niego przyszło już? Jakby na dnie jest tam parę metrów. To się woda do niego dostała na pewno, wiesz? Szymon, to też na chwilkę uważaj. Zobacz, Szymon. Popatrzcie. To jest taki diagram kołowy i ja zamaluję, o tutaj, to jest tak mniej więcej 35%. 35% powierzchni całego koła. 35%. No, czy to jest 1/4? Zamień to na ułamek. A nie ma. Zamień to na ułamek i potem skróć, dobrze? To Szymon też zrób, dobra? Nie, Szymonku, to nie będzie 1/3. Przekonasz się. Ja to przekreślę, a tutaj napisz, najpierw setnych napisz. Ile setnych? No dopisz ładnie. 35. Tak, napisz i skróć to. Dobrze, a teraz trzeba tak skrócić, tak. Już to miałem. Tak było, dobra. A prezenty już były. Tak, ja wiem, a to robimy to zadanie. Dobra, no obliczaj sobie tę budowę teraz, bo ty już to znasz. 35 to było to. No wiem, nie. A nie tyle. Dobrze. Obliczaj sobie to. Ile ci wyszedł pas kultury? Masz już? Tak, 7/20. Szymon, to też popatrz na chwilkę. Popatrzcie się. Bo Szymonku, ty powiedziałeś, że to jest 1/3, tak? Szymon, patrzcie tutaj. Czy sprawdzimy, czy 1/3 to jest to samo co 7/20, jak myślicie, tak czy nie? A jak to sprawdzić? Wiecie jak? Szymonku, ty nie wiesz, a ty Szymon? Nie. Popatrzcie, sprowadzi do wspólnego mianownika. Jaki będzie wspólny mianownik dla 3 i dla 20? 60. Tu 60 trzeba zrobić i tu trzeba zrobić ułamek mianowniku 60. No to napisz, 1/3 ile to jest 60 tutaj, o wpisz sobie. Ty Szymon też zrób, dobra? Szymon, zrób sobie to. Tak jak ja tutaj zapisz. Gdzieś na boku tu. Dobrze, a tutaj? No Szymonku, napisz ładnie. Tak. I mam pytanie do was obu. Czy te ułamki są równe w takim razie? Ten jest równy temu? A który z nich jest większy? Ten czy ten? No pokaż ładnie rączką, paluszkiem, pokaż. Większy pokaż. No, ten. Ten jest większy? No. No zobacz, tu jest 20/60, a tu jest? 21. No to który jest większy? Ten jest większy? Nie stawiam na tego. Ale Szymonku, nie wygłupiaj się. No który jest większy? Ten jest większy. No to który z nich jest większy? Ten czy ten? Pokaż ładnie. 7/20. 7/20 jest większy, tak? Widzisz? Więc dobrze mówiłem, że to nie jest 1/3? Dobrze mówiłem. Ale popatrzcie, ale byłeś bardzo blisko, bo zobacz, bo 1/3 to jest 20/60, a to jest tylko 21/60. Czyli pomyliłeś się o 1/60, tak? To tak jakby, to pomyliłeś się tak jakby o 1 minutę na całą godzinę. Prawda? Że powiedziałeś tak, mamusiu, ja posprzątam pokój w ciągu 1 godziny, a zajęło ci to 59 minut. No wow. Czyli pomyliłeś się o 1 minutę tylko, no nie? To niedużo, tak? Ale pomyliłeś się. Ale to dużo. Dobrze. Uwaga. Posłuchajcie. Teraz takie zadanie. Szymon, poczekaj, zaraz będzie przerwa.
Popatrzcie. Jest grupa ludzi i teraz zapytano tych ludzi, kto zna jakie języki. Ja znam polski tylko. No, ty... Tak. I angielski trochę. No i trochę angielski, tak. Ja trochę angielski i trochę niemiecki. Dobrze. A ja znam troszkę chiński jeszcze. Popatrzcie. Tu jest 10%. Tu jest 20%. Tu będzie 30%. No i tak dalej. Tu będzie 40%. I popatrzcie. To jest jedna kropka. Popatrzcie. No. Jeszcze 1%. Nie 40 stopni. Popatrzcie. Angielski. Tu będzie A. Angielski. Znało tyle ludzi. Potem. Niemiecki. Znało tyle ludzi. Chiński. Tyle osób. Chiński najwięcej. Powiedzmy, że. Chiński, bo jest włoski. Włoski, patrzcie, tu tutaj włoski. Włoski. Znało tyle osób. Ja mam włoski. A, popatrzcie, a reszta to polski. I teraz takie pytanie. Uwaga, takie pytanie. Ile osób, to się nazywa taki diagram słupkowy, taki wykres. Ile osób, ile procentowo osób znało angielski? Ile procent? Angielski 20%. 20%. Uuu. Dobrze, a Szymonku, a niemiecki, zapisz sam, ile procent znało? Dobrze, dopisz sobie procentów. Dobrze, włoski, napisz sobie W. Włoski, pod spodem. Włoski, ile mniej więcej? 3-4. Ale no, chwileczkę, no, 1/2%? Nie, 1/10. To jest... 50%. Nie 50, tylko... Tu jest ile procent tutaj w tym miejscu? 5. No tak, no to napisz ładnie, 5%. 5. Napisz. 5%. Dlaczego polski jest taki tutaj niedokończony? Zaraz wam wytłumaczę. Posłuchajcie. Bo polski nie wiemy. Znaczy, wiecie co, ja zmieniam zadanie. Bo moje zadanie było źle sformułowane. Popatrzcie, lepiej powiedzieć w ten sposób, że tak. Jest na obozie naukowym, z fizyki tym razem, jest grupa różnych uczniów. I tak, Anglików jest 20% na tym obozie. Niemców jest 10%. Włochów 5%. A reszta to są Polacy. Więc ile procent jest Polaków? O, Szymonku. Bo reszta to są Polacy. Ile procent jest Polaków? A tu napisz sobie. Jakie rachunki zrobisz? 2,5%. 2,5%? Co? Tak. Jest 20, potem 10, potem 5. No to ile tu jest? No tak dzielimy. No wiem. To ile tu jest procent? Razem? Tak, o tych. Aha, ha, ha. 35. 35%. A wszyscy razem to stanowią ile procent? Wszyscy razem. Całość? Ale nie, poczekaj. Zawsze jedna całość, czyli wszyscy razem, to jest 100%. Odjąć. No to Polacy stanowią jaki procent? Ale tutaj pan procent zmarł. Tak, wiem. 75. Nie. 60. Tak, no to napisz ładnie tutaj. Napisz. To musiał być ten obóz naukowy. No ale to napisz, w Polsce. No w Polsce, tak. 65%. Procent. I teraz chodzi o to, posłuchajcie, chodzi o to, jak ten słupek narysować wysoko. Polaku. Ja go zacząłem tylko rysować. Jak go narysować? Narysuj go, Szymonku, dobrze? Tam trzeba by narysować. Ile jeszcze procent trzeba by narysować? 50, tak. Zaznaczkę, 50%. I jeszcze wyżej. 60%, tak. I 5. Tak, dobrze. No i narysuj teraz ten słupek. Napisz tam 65%, dobrze? Z boku. 65%, tak. 60? No, tu wiadomo, jest 50, 60, 65. Tu jest 65%. I narysuj ten słupek, dobrze? Tutaj, Polaków. Ja zacząłem go rysować. O, właśnie. Tak, tam. O, matko boska. Tutaj musi sięgać do 65, tak? O, tutaj, tak? A tutaj sięgało do 20%, ten sięgał do 10%, a ten sięgał do 5%. Do 5%, tak. Ej, pan tutaj zrobił głośno. Dobrze. Łyska. Dobrze. A teraz popatrzcie.
Jeszcze jedna rzecz. Zrobimy jeszcze jedną rzecz i zrobimy sobie przerwę. Popatrzcie, taki będzie diagram kołowy. Uwaga, ci uczniowie z tego obozu naukowego poszli sobie na obiad. I na obiad był deser i popatrzcie, ja tutaj narysuję. Ja zerwam jedną, drugą. Popatrzcie. Uwaga, 35% wybrało budyń. Szymon, patrz też tutaj. 25% wybrało kisiel na deser. 20% wybrało galaretkę. Tutaj 20%. Wybrało galaretkę. A pozostali wybrali lody, tak, lody. Ale nie wiemy ile. Tak, ale pytajnik, ile procent? Ja sam, bez. Czyli lody bez, równa się. Bez, no wylicz, i ty też. No. Ja sprawdzę. No chyba tak, dobrze, na 20%. Tak, dobrze, ty już masz 20%? Tak. Tak, no bo razem musi być 100%. Napisz symbol procentu, Szymku. Symbol procentów, dobrze. Dobrze. I co, miała być przerwa, tak? Tak. No to dobrze, no to przerwa. Kolejne zadanie, 50% ze 140, Szymanek. Powinien obliczyć teraz. No, Szymanku, ile to będzie? 50% ze 140. Wiesz, ile to będzie? No to pomyśl. 50% to jest inaczej ile? W ułamku zwykłym. No to zamień sobie na setne. No napisz sobie. 50 setnych ze 140. No dobrze, no i napisz sobie 140. Tak, a 50 setnych to jest ile? Skrót sobie tutaj. Przez 50. Przez 50, dobrze. Muszę, ty robisz? Tak, dobrze. Nie rób. No, to jedna druga ze 140 to ile będzie? To się równa? No, strzelaj, Szymanku. Ze 140. Dwa. Nie uderzaj tak. Jedna druga ze 140. A popatrz, jedna druga tortu. Dlaczego tutaj z, a tutaj z? No bo... Z. Ze 180, a z 200. No jest inaczej się po polsku mówi. Szymonku, jedna druga, no to jest tyle przecież, to wiesz, no nie? Czyli połowa. No to ile będzie połowa ze 140? 80. Nie 80. 60. No nie. 70. No to napisz tu ładnie 70. Dobrze, i to mamy już z głowy. A teraz 10%, czyli tutaj napiszemy, że to jest 70. A patrz, 10% ze 180. Napisz sobie to jako ułamek najpierw zwykły. 10. Tak. Tak, można było tylko 0 przekreślić, prawda? Tutaj 0 i tutaj 0. Byłaby 1/10 od razu. Napisz sobie ze 180. To takie mniejsze. Ze 180. To ile to będzie? 1/10 ze 180. Szymon, ty jak to zrobisz? Nie wiem, to jest 11 z 40. 18? Tak, 18, dobrze, napisz sobie ładnie. Tu, równa się 18. Dobrze. To już co tutaj zmarzymy? Tutaj to bardziej wygląda jak tutaj, a nie równa. No tak, rzeczywiście powinno być dłuższe. Dobra, jeszcze trzeba rób swoje. Nie. Tutaj 25. Procent. No to pomyśl, no to masz trochę mniejsze. Przez 5.
Nie, 25. Przez 25, tak. Tak. Z 200. Tutaj z można napisać. Nie z, tylko z. Z 200. To się ile równa? 50, dobrze. To tutaj napiszę. Bo 50%. Nie, to jest 25%. To jest 50, napisz sobie 50 ładnie. Zobaczcie, jak się zmienia. Przez 3, przez 5. Przez 5, tak. Szymon, napisz sobie, zamień sobie tu na łamek zwykły, tutaj. Ale, musisz napisać z 400. Z 400 to się równa. Dajcie tam chusteczkę. Nie potrzeba. Przepraszam, no nic, rób swoje. Przepisz sobie, to jeszcze. Jestem. No dobrze. 80? Nie, to jest 3,20. No. Nie 80. 60. 60, tak. Widzisz? 60 trzymam, widzisz? Rozumiesz dlaczego? Bo to 3,20. 1,20 to będzie ile? Z 400. 20, no właśnie. Napisz sobie szmat, już 60. Dobrze. Ciepło. 20% z 1000. To już. Tak. No. B. No, ale rób tutaj. Szmanku, tutaj. Tu patrz. Nie, D. Szymon, popatrz. Zobacz. I rób to po kolei. Ale musisz z 1000 napisać. Z? Już wiem. Z 1000 to się równa. To się równa. Szymon. 20 to jest 200, tak. Tak. Dobrze. Ej, tutaj nie skreśliłeś tego setki. O, dobrze. A teraz 50% z 36. 10% z... O, zrób tak, ja daj ci inny z głowy teraz. Szymon, nie patrz tam, bo tu, ja ci z głowy dałem, zobacz. Nie z głowy. No niektóre z głowy, niektóre nie. Niektóre ze zbioru. Ta jest nie z głowy. Tak. Tu masz chusteczkę, Szymon. No, ile to będzie? No, matko, jak mi to przeszkadza. 18. Dobrze. A teraz popatrzcie. Szymon, ty też popatrz. Ja lufu nie skreśliłem. Tak. Uwaga. Popatrzcie. Zamiast pisać z tutaj, Szymon, patrz też tutaj, z, to co można zamiast z pisać? Razy. Krabeczkę. Razy. To już teraz będę pisał razy, dobrze? Tutaj, wszędzie. Przyzwyczaiłem się. Tak. A popatrzcie, jakby tutaj było razy, to jakbyśmy wykonywali? To byłaby jedna druga. I co można by zrobić teraz z tą dwójką? To i to można by skrócić przez? Nie. Przez dwa. To byłoby jeden, a tu byłoby? 18. 18, tak? Jedno. I 18 pierwszych, a to się równa 18, tak? Pierwsze. Dobrze. To szmanku. To tu jest 18. Dobrze. Jedno. Szymonku, no rób dalej teraz. Rób tak, jak ci wygodniej. No, ale rób. 10% z 1200.
Ale nie pisz z. Nie wolę. Ale nie, pisz kropeczkę już teraz. Bardziej naukowo będzie. Z 1200. Teraz poskracaj sobie. Jak to można skrócić tutaj tak ładnie? Nie wszystko. Samo zero możesz przekreślić, no nie? Tutaj zero i tutaj? Zero. Co jeszcze możesz zrobić? Tutaj napisałeś 100, a nie 1200. Nie, no dobrze, ale, dobrze. Teraz jeszcze można tak. Można tą liczbę. Uwaga. Szymon, to też patrz. Zobaczcie. Uwaga. Napiszę to jeszcze raz. 10. Szymon, nie bierz długopisu. Razy 1200. To tak. Szymon, patrz tutaj. Szymon. Skracamy tu przez 10 i tu przez 10, czyli skreślam po jednym zerze, tak? Oraz to przez 10 i to przez 10 dzielę, czyli tutaj skreślam też po jednym zerze, tak? I co mi zostało tutaj? Jedna pierwsza. A jedna pierwsza to jest ile inaczej? Jedna pierwsza to jest to samo co? Nie, ma to jeden. To jest to samo co jeden. A jeden, a tu zostało ile? Czyli zostało 1 razy 120. To jest 120. Ile? 120. 1200. 120! Skrócony jeszcze. Szymon, musisz uważać, jak ja tłumaczę. Nie? Skróciłem, tak? Nie, nie skracam. Dobrze. No i teraz 25% Szymonek zrobi tutaj z liczby 600. No, zrób. Jakoś podobnie, bo tutaj tu napiszemy, że to jest 120. No, rób Szymon, ładnie. No, Szymonko, ale pracuj ładnie. Razy 600. Tak. No i podskracaj teraz ładnie. No Szymonko, pracuj. A teraz jeszcze popatrz. Tą czwórkę można skrócić z tym 600, prawda? Przez 4 da się. To tu będzie ile? Tak. A tutaj? No dobrze myślisz. 150. No napisz tu na górze tutaj. No Szymonku, no i dalej. Tutaj zostało co? 150, po prostu. Jedna pierwsza, czyli jeden. 150, dobrze. Czyli 25, uwaga, popatrzcie. 25% z liczby 600 to jest 150, tak? A inaczej 25% to jest inaczej jak? Jedna czwarta. Czyli jedna czwarta z 600 to jest 150, albo inaczej ćwiartka, tak? Ćwiartka, ćwierć 600, ćwiartka 600 to jest 150. Dobrze, napiszemy to tutaj, żeby nam się mieściło. Dobrze, i teraz 15% zrobisz, poczekaj, z 800 albo z 80. O. No i wykonaj szkolę. Brzegu pisz, znaczy nie pisz tak od środka karty, że zawsze brzegu. Na następne rzeczy pisz od brzegu i to też wykorzystaj tutaj. Poczekaj. Najlepiej to tutaj, Szymonku, patrz. To z tym od razu. To co robisz? Tak? Ale nie, tutaj jeden raz przekreślasz 0, przekreślasz i tutaj przekreślasz 0, tak? Przez 10. A teraz to możesz z tym skrócić jeszcze dodatkowo. Czeskim. No skrócić, 15 i 10. Aha. Tu zostało 10. No, napisz sobie, co tam będzie. 15. Przez 5, tak? Tak. No dalej. A jeszcze dwójkę, może z 8 to skrócić. Skróć. No zgadzaj, Szymonku. Tak? Czyli tutaj zostało co? 3 pierwsze. Czyli? 3. Czyli z 3 razy 4. To jest? 2. No ile? 12. Tak. Dobrze. Ale tutaj 3 razy. Uwaga. 20% z 3000. To się równa. Ale Szymonko, połóż chusteczkę tutaj, niech sobie leży ładnie. Miał pan pisać razy. A nie, no to tutaj będzie razy teraz. Tam. No, mogę pisać razy, to jest wszystko jedno.
No Szymonku, Szymonku, działaj. Dobra, pokaż, jak to robisz tutaj. Szymon tutaj starszy też, proszę Państwa, robi w zeszycie. Ja mu sprawdzam co jakiś czas. Będę pierwszy. Dobra. Nie na piątym. Tak. Da się skrócić jeszcze to z tym? Da się. Przez pięć. No przekreśl to, te 3000. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiesz? No a 30 podzielić na 5? 600. Czyli tu będzie no, napisz. Na 6? Tak. Kurwa. Tak, no i, no i teraz tutaj. Szymonku, piątkę. Zamiast piątki będzie? 1, tak? 1, 1. Tak. 1 pierwsza. Czyli razem będzie? Tak. A 20% to można powiedzieć inaczej jak, że to jest... To jest jaka część liczby? 20%. No zobacz tutaj, to było 1/5. Czyli 1/5 z 3000 to jest 600, prawda? Dobrze. Tak. A teraz popatrz, 2%. 2% ze 120, powiedzmy. No i obierz to. Też mam też. O, tutaj całe to zdanie robisz, nie? O, matko. Chwileczkę. Aha, tak, dobrze. No ale to może jeszcze skrócić to z tym. Przez ile? No przez 10 najprościej, Szymonku. Przez 10, czyli skreślamy tu 0 i tu 0. Dobrze, no i pisz, jaki będzie wynik. Jedna piąta razy 12. No to będzie? 2 całe. Ale napisz w ułamku najpierw, w ułamku. Pokaż, Szymon. To tutaj też, od brzegu pisz, dobra? Nie, tu jest pomylone coś. Weź to jeszcze raz, dobra? No popatrz. 2 i 2 piąte. 2 i 2 piąte, tak. A napisz to z przecinkiem, jak ułamek dziesiętny, jak to będzie. Musisz zamienić to na dziesiąte, tak? Najpierw. Nie. 4. Tak. Bo będą 40, tak? Dobrze. To teraz 4%. Ze 140. 5. No, pokażę, mi policzyłeś to? Jest padająca gwiazda. Dobrze, no. O, Szymonku, Szymonku, licz. 4. Poczekaj, najpierw, Szymonku, najpierw zerami się zajmujemy. Przez 10 trzeba skrócić, no nie? Żeby nie mieć taki duży licz. Tutaj i tutaj, tak. I teraz sobie możesz skracać. Tak, tu przez 2, tak? To tu będzie... Tak, a tu na dole, w mianowniku. Dobrze, poczekaj, da się jeszcze? Nie, już się nie da. Dobrze, to się równa. Napisz jak ułamek, najpierw jak ułamek. Okej. No to kreskanko daj. Piąty? Tak. To się równa. Tak. Ty też mówisz tak samo? Tak. Ale nie przepisuj od niego, tylko rób sam, tak? Rób sam, tak? Szymon? Ty tylko przepisuj przykład dalej.
Wiesz co, Szymon, rób sobie tutaj to zadanie najlepiej. To. Dobrze. O, zrób to, Szymon. No napisz sobie ładnie, jak ja to się liczy. Tak. Jak to można skrócić? Przez 100. Przez 100. No to tu 2 zera, tak i tu 2 zera, tak. No i dalej. No, Szymonku. Jak to policzyłeś? Przez to. No wiem, ale jak? No skąd wziąłeś ten wynik? Wytłumacz, żeby wszyscy wiedzieli. No, 8 na 30. No wiem, ale jak to liczyłeś? Dodawaj sobie 30 piątki w ten sposób? Nie. A jak? No, Szymonku, 8 razy 30. To jest ile? I 8 razy 5. Tak, 8 razy 30 to jest... Ile? 140. Nie. 240. 8 razy 5? 40. I razem 280. Dobrze. A teraz popatrz. 120% z 200. Proszę tylko, weź sobie rączkę na stół tam. Trzymaj rączkę na stole. Czekaj. Dobrze, jakiś pisz ładnie, dobra? Ile? 40, tak? Tak, 240. Dobrze. Zrób to. No, szybko. Wykonaj. Nie da się skrócić. Pokaż. Ale da się to z tym. Przez ile? 10. Ale więcej nawet od razu. Przez 50. O, 3. Tak. 3 drugie. Tak. No a teraz da się skrócić jeszcze. Tak, to skróć. Jak tam, Szymon? Pokaż. No, zrób do końca. 150 z 48. Tak, dobrze. Szymon, to też na chwilę popatrz. 15% z 1 metra razy 1 metr. To ile będzie? W centymetrach. No zamień na ułamek, Szymonku. Zwykły.
No, szybko, szybko. No, dobrze, 15. Tak, razy. A jeden metr ma ile centymetrów? 100. To na razy 100 centymetrów. Cymy, a dopisz już centymetry. To się równa. Skróć sobie. Jak to można skrócić? Łatwo? Tak. No ile zostanie? To jest 1 plus 1. No dobrze, no. Jaki będzie wynik? No, szmonku. Tak, ale czego? Jakich jednostek? Centymetrów. No, napisz. Dobrze. Która? Razy 2 metry. O. Zrobicie ten przykład i następny i będzie przerwa. No to pospiesz się, Szymon. Dobrze. Tylko nie przepisujesz, tylko robisz sam, tak? Sam robisz, żeby było pewne, że... Dobrze. Jeszcze jeden przykład. 35% z kilograma. Znaczy z jednego kilograma. I trzeba to podać w dekagramach. Jeden kilogram. Szymonku. Nie, dekagramów. Dekagramów. Dag. 10? Nie, dekagramów ma. 100 tylko ma dekagramów. Kilogram ma 100 dekagramów. A ile jeden kilogram ma gramów? Gramów? 1000, bo kilo znaczy 1000. Kilogram, 1000 dekagramów. Dag. Nie, dag się pisze, dag. Dag. Dobrze, no obliczaj, Szymon. Ty też. Szymon, obliczaj. Obliczaj, będzie przerwa. Dag. Dag. Skróć sobie ładnie. Ale no nie, tak właśnie. Tak? Ile będzie? Centymetrów. Nie, no nie żartuj. Dekagramów. Tak, dekagramów, tak. Był matką. Dobrze. Przerwa na sport. Słuchajcie, teraz dla was będzie taka historia. Lubicie grać w piłkarzyki? Lubicie, prawda? Ja też lubię. Wiecie co? Tutaj macie piłkarzyki takie, które ja kupiłem dla takiej świetlicy kiedyś, kilka lat temu. Poprowadziłem dla takich biednych dzieci świetlicę. I słuchajcie, ja wam powiem, jak to było z tymi piłkarzykami. Ja się dowiedziałem, że te piłkarzyki kosztują w sklepie 300 zł. Ale ja powiedziałem tak, bo wiecie, że się dobrze targować jest, prawda? Ja się targowałem. Powiedziałem tak, że proszę pana, no ja nie dam panu 300 zł, bo to będzie to będą piłkarzyki do takiej świetlicy dla biednych dzieci, to musi mi pan coś opuścić. I on mówi, no dobrze, no to spuszczę panu 10 zł. To ile bym zapłacił, jeżeli by mi opuścił 10 zł? 290. No tak, ale ja mówię, nie, proszę pana, niech mi pan obniży cenę przynajmniej o 25%. O 25%. On mówi, nie, no proszę pana, nie mogę o 25%, bo wtedy ja bym byłbym stratny. Ale w takim razie obniżę panu o 20%, dobrze? Zgoda? No i ja powiedziałem, że zgoda, podaliśmy sobie ręce, daj mi rękę, Szymonku, o tak, na zgodę. Więc popatrzcie, te piłkarzyki kosztowały mnie nie 300 zł, tylko 20% mniej. 20% mniej. To ile one mnie kosztowały? Ile ja musiałem wydać pieniążków na te piłkarzyki? Potraficie obliczyć? 80%. No 80%, zgadza się. Ale można zrobić w ten sposób, że policzyć 20% z tego 300, prawda? Czyli 20%. 260. Ale każdy sam liczy. No licz, Szymonku, licz. 280. Licz. Ty też. Szymon, pamiętasz, po czego pisać zawsze kartki, tak? Rozumiesz? Dobra, no Szymonku, obliczaj. Sami na ułamek. Tak. A ty jak to zrobisz, to robię tam następne zadanie, dobra? No to rób następne. Tak. Tutaj o tym chociażby. 60. Opuścił. 60 zł mi obniżył cenę, tak? 240.
Czyli co trzeba teraz zrobić? 300 odjąć, tak? 60. 240. 240. Dobrze. A teraz wam opowiem historię, wiecie co? O tej takiej macie do skakania. Macie tutaj taką batutę, tak? Jaką batutę? No ta batuta, ta okrągła. To się nazywa batuta do skakania. Trampolina. Trampolina, no inaczej batuta. I wiecie co? Ona kosztowała, miała taką nalepkę z ceną 150 zł. 150 zł, ale ja się znowu targowałem. A ten pan powiedział, że nie opuści mi więcej, proszę pana, niż 10%. Nie ma mowy, żebym panu więcej opuścił ceny. No dobrze, ja mówię, no to niech będzie, proszę pana, niech będzie 10%. Niech pan opuści 10%. I ile ja zapłaciłem w takim razie? Szymonko, oblicz. Jeżeli on mi opuścił o 10%, obniżył cenę inaczej. No to ty też, Szymonko, policz. Tylko od brzegu kartki, dobra, musisz pisać. Tylko każdy sam. O, jeszcze można poskracać. Patrz, najlepiej ta dziesiątka z tą dziesiątką. O, przepraszam. Tak. 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 I teraz jakie działanie trzeba na koniec zrobić? Odejmowanie. No to napisz jak odejmowanie. Tak, dobrze. Tyle złotych można powiedzieć, tak? Że zapłaciłem. Dobrze. A wiecie co? To następne zadanie wam powiem. To były takie pomyślne zdarzenia, ale były też takie mniej pomyślne, że chciałem kupić taki stół bilardowy. Wiecie? I na tym stole była taka cena, popatrzcie. O, jaka to była cena? Odczytaj, Szymonku. Ile on kosztował? 2500. Tak, taka wisiała karteczka. No i ja powiedziałem tak, proszę pana, kupiłbym ten stół, tylko gdyby pan mi obniżył o trochę. A ten pan powiedział, który w sklepie sprzedawał, powiedział, że nie, proszę pana, nie mogę panu obniżyć, nawet wręcz przeciwnie. Dzisiaj dostałem kartkę z nową rozpiską, że ten stół zdrożał, proszę pana, o 15%. Ja mówię, no nie, proszę pana, no 15% jeszcze do tego dodatkowo, to ja już panu nie zapłacę. Najwyżej, jakby pan podniósł tą cenę, która tutaj jest napisana, o 12%, to jeszcze może bym kupił. Czyli on mi podniósł tą cenę o 12% jeszcze, wiesz? Bo to była stara cena, a nowa cena była 12% wyższa. To ile ja musiałem zapłacić? 12% razy, tak. No właśnie, z 2500, tak. To się równa. Sam. Tak. Dobrze, no. No tak. No już się nic nie skróci, musisz pomnożyć. To się równa. Bo to jest tak, 10 to jest myśl. No tak, zgadza się. Jak to policzyłeś? Wytłumacz, Szymonku, bo ładnie policzyłeś w pamięci. Nie. Mam teraz na początku to i tyle. No wiem, ale jak to zrobiłeś? Że teraz to. Wziąłeś najpierw jak? Powiedz. Zabrałem 2 zera. No ja wiem, to było skracane, ale 12 razy 25 jak liczyłeś? Na początku 10 razy 25. Czyli zrobiłeś 10 razy 25. 10 razy 25, dodać 2 razy 25. No tak, zgoda, prawidłowo, tak. 250 plus 50 to jest razem 300. Dobrze, to Szymonko, ile ja musiałem zapłacić temu panu? Uwaga, to ile ten stół mnie kosztował? Jeżeli na nim była taka stara cena, ale nowa cena była już o 12% wytargowana. 2800. Tak, tyle musiałem zapłacić, niestety. Dobrze, 2800. Dobrze, a teraz wiecie co? Popatrzcie, tu wam takie zadanie odczytam o zasoleniu w morzu. O, Szymonko, może ty przeczytaj nawet na głos. To zadanie 12. Przeczytaj ładnie na głos. Czytaj to.
mówi my, mówimy, że solenie nie można. Zasolenie. Nie, szanowni, ładnie. Mówimy, że zasolenie. Zasolenie może wynosi 4%, jeśli 4% masy wody morskiej stanowi sól. Odpowiedź. To może dojadali przeczytam. Ile kilogramów soli znajduje się w 100 kg wody z morza o zasoleniu 3%? Czyli popatrzcie, w jakimś tam morzu, uwaga, popatrzcie, w jakimś morzu 3%... 4! Ale nie, bo to było przykładowo, a to już jest zadanie. To było tak przykładowo, że 4%. 3% stanowi sól, ale to jest ze 100 kg. Czyli 3% ze 100 kg. To, czyli w 100 kg wody ile będzie soli? No obliż, Szymonku. I ty też. Jeżeli ta woda jest, ma 3% zasolenia, no to trzeba 3% ze 100 kg tej wody policzyć, ile to jest. Bo to będzie sól. Tak, ale kiedy dopisz, że to są kilogramy. Tak? I tu jednostki trzymaj. Musisz. No, skróć sobie tak, skróć sobie od razu, tak? Czyli ile będzie tych kilogramów? 3, ale 3 kilogramy, tak? Nie, tutaj pan napisał. 3 kilogramy, tak? 3 kilogramy. Dobrze jest. Czyli jeżeli ktoś będzie miał, Szymonku, w beczce 100 kg wody z tego morza, to tam soli ile będzie kilogramów w tej wodzie? No, 3 kg, tak? Czyli na przykład, jeżeli by tą beczkę otworzył, było bardzo ciepło, gorąco, otworzył tą beczkę i ta woda by wyparowała, to na dnie ile byłoby soli? 3 kg, tak. Tak. A jeżeli miałby... By była woda... Uwaga! Z jakiegoś innego morza zasolenie jest 2%, ale ktoś ma tonę tej wody, jedną tonę. Czyli 2% z jednej tony. Ile tam będzie soli? Ha. Razy 1000 kilogramów, tak. No, dobrze. 23 godziny. Tak. Proszę, staraj się prosto zawsze. 20 kg, tak. Ja tutaj pilnuję, żeby siedzieli prosto. Obaj Szymonowie. Chociaż oni mają dużo sportu, dużo ruchu, także tu nie ma problemu większego z nimi, ale mimo wszystko. 20 kg. Popatrzcie. A, słuchajcie, uwaga. Jedna tona wody. Jak sobie wyobrażacie jedną tonę wody? Tonę wody to jest... To trzeba mieć jaki kształt? Gdyby to był prostopadłościan, gdyby to był sześcian. O. Nie, ja wiem. No. Jaki sześcian, żeby nalać go jedną toną wody? No taki... No, taka beczka, tak? Albo taki basenik, tak? Ale wiecie co? Nie. Chodzi mi o coś takiego. Jakie wymiary byłyby sześcianu, żeby tam... 10 na 10 metrów, tak? Tak. Aha, mówisz, że tak, że 10 metrów w tą stronę. I a tam 100. 100 metrów nawet w tamtą stronę, 100, no to byłby prostopadłościan, no ale niech będzie. No. 10 razy 100. 100? A wysokość, do góry ile? Tutaj razy 100. Tutaj 100 metrów? Nie. Nie, wiecie co, przesadzacie, ja wam powiem. 10 na 10. Nie. Bardzo mały sześcian w gruncie rzeczy. Popatrzcie. 1 metr na 1 metr. Sześcian o krawędzi 1 metra. I tam w bok też 1 metr. I tu już będzie jedna tona wody. A wiecie skąd ja to wiem? Znaczy, mogłem to zapomnieć. Bo, słuchajcie, co prawda woda morska jest troszkę gęstsza niż taka zwykła woda, ale gdyby to była taka zwykła, czysta woda, to... Gęstość wody to jest jedna tona na metr sześcienny.
Znaczy jeden, albo inaczej tysiąc. 1000 kilogramów na metr sześcienny. Czyli trzeba wziąć metr sześcienny, tak, żeby było 1000 kilogramów wody, tak? Rozumiecie? Z tym, że to, tutaj trzeba, Szymonku, taką małą poprawkę, że woda z solą jest troszkę gęstsza. Ma to troszkę. Metr sześcienny będzie to troszkę. 90 centymetrów na 10. No, nawet myślę, że tam 98,5 na przykład, no nie? Trzeba by wziąć. Czyli generalnie uwaga. To będziecie pamiętać już, tak? Że tona wody to jest metr na metr na metr, taki sześcian, tak? Już mamy tonę. Sam pan pyta. Dobrze. Co, jakie wam tutaj dam teraz zadanie? Aha, no i jeszcze. Jaka jest godzina? To jest to, zadanie. No dobra, no to zobacz sobie na zegarek tam. Zobacz, to tam masz zegarek. Za dwoma. Bo ja straciłem swój zegarek wczoraj. Na Golejowie. Za... O! Obiad! Dobrze, przerwa, obiad.